Pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości były bardzo trudne. Polska prowadziła wojnę obronną przeciwko Sowietom, która przyniosła wiele zniszczeń. Sytuacja gospodarcza w państwie była w stanie krytycznym. Kraj zmagał się z hiperinflacją, która rosła w piorunującym tempie. Zwykli obywatele posiadali całe walizki bezwartościowej gotówki. 5 lutego 1919 roku minister skarbu wydał dekret zapowiadający wprowadzenie nowej waluty. Rozważono dla niej różne nazwy, takie jak lech, pol czy nawet piast. Jednakże finalnie postanowiono, że nowa waluta będzie się nazywała złoty. Wprowadzona przez rząd reforma monetarna okazała się wielkim sukcesem. Przyczyniła się do ustabilizowania sytuacji gospodarczej państwa.